Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie, to świąteczne już, chyba popołudnie raczej. Dzisiaj, tak jak obiecałem, zajmiemy się rozwiązaniem konkursu świątecznego. Jak przypominam, 3 kody na Steama, które odblokowują różne fajne gry. Więcej szczegółów było podanych w poprzednim filmiku. I teraz kto zwyciężył? No tutaj troszeczkę odpowiedzi było, ale muszę wybrać 3 osoby, tak jak mówiłem. Pierwszą nagrodę, pierwsze miejsce powiedzmy, otrzymuje Serczyka. Nie będę cytował konkretnie, o którą pracę jego chodzi, ponieważ trochę tego było w komentarzach, trochę na privie, jak ja bym wszystko cytować, no to by nam troszeczkę czasu zeszło, a ja za bardzo czasu nie mam teraz, żeby to robić, więc jeśli jesteście ciekawi, co on napisał, to zapraszam na film konkursowy, tam w komentarzach można znaleźć dosyć ciekawe rzeczy. Drugą nagrodę otrzymuje Gwalik.pl. O, tutaj już pozwolę sobie zacytować. Chciałbym dostać pistolet. Nic wielkiego. CZ-75 z jednym magazynkiem. Naprawdę, nie chcę tego z wielkiego powodu. Po prostu mnie nauczycielka wkurzyła. No jako powód dobry jak każdy inny, ale żebyś nie musiał tutaj się wyżywać na nauczycielce, zamiast pistoletu dostajesz zestaw gier na Steama. Mam nadzieję, że pozwolą ci odreagować nadmiary agresji. I trzecie miejsce, trzecią pracę dostaje Manaik13. Ja bym chciał pod choinkę dostać oddech, ale nie taki zwykły oddech. Oddech osoby, która przez całe życie miała pecha, nic jej się nie udawało. Ten oddech, czy może lepiej westchnięcie, ma postać, gdy będąc na samym dole, wygrywa fortunę na loterii. Staje u bramowego świata, świata, który do tej pory był dla niej niedostępny. Świata sukcesu. Oddech ma być zapakowany w mały słoiczek z czerwoną nakrętką i nadrukowany na nim niebieskim motylkiem. To była z całą pewnością najbardziej oryginalna praca. Dlatego mi się wydaje, że zasługuje na nagrodę, mimo że wiem, że ma na jakieś te wszystkie gry prawdopodobnie ma. No ale mniejsza o większość. Jak mówiłem, oliwa musi być sprawiedliwa, więc te 3 osoby, jeszcze raz przypominam, Serczyka, Gwalik.pl i Manaik13 wygrywają świąteczny konkurs. A ja, kochani, będę się z wami żegnał. Życzę wam wesołych świąt i mam nadzieję, że te nagrody umilą wam tegoroczne święta. A więc trzymajcie się. Na razie, pa, pa!